Do tej pory Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny starali się chronić prywatność synka, Liama, który w czerwcu skończy 2 latka. Para często wrzuca do sieci wspólne zdjęcia z ich małą pociechą, ale zazwyczaj rodzice ukrywają twarz chłopczyka. Fanów piosenkarki i bramkarza reprezentacji Polski od samego początku bardzo interesował fakt, do kogo bardziej podobne jest pierwsze dziecko Mariny i Wojtka. Do mamy czy taty? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy w sobotę, 18 kwietnia, w dniu 30. Urodzin Wojciecha Szczęsnego. Na Instagramie artystki oraz polskiego piłkarza pojawiła się rodzinna fotografia z przyjęcia urodzinowego, na którym widzimy małego Liama. Dziś nasz kochany Wojciech Szczęsny obchodzi 30. urodziny. Jesteśmy przeszczęśliwi i wdzięczni, że mogliśmy spędzić ten piękny dzień razem. Bądź zdrowy i szczęśliwy, a resztę ogarniemy. Ty wiesz, wszystkiego najlepszego, nasz mistrzu, napisała Marina na Instagramie. Pod opublikowanym zdjęciem Mariny Łuczenko z okazji okrągłych urodzin bramkarza Juventusu Turyn, pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami. Fani nie mogli także ukryć zachwytu niespełna 2-letni Liamem. Para pokazała twarz chłopca szerszej publiczności po raz pierwszy. Rodzinka jak z obrazka, cudownie wyglądacie rodzinko, najpiękniejszy widok. Miłość i rodzina, wszystkiego pięknego dla pana. PS ślicznego macie synka, oczka po mamusi, nosek po Wojtku, to tylko niektóre opinie internautów. Przypomnijmy, Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny zaręczyli się w 2015 roku. A niespełna 12 miesięcy później 21 maja 2016 roku stanęli na ślubnym kobiercu. 2 lata po ślubie na świat przyszedł pierwszy syn pary, Liam. Zdjęcia Liama i jego rodziców znajdziecie w naszej galerii więcej niż zobacz także, Marina Łuczenko cieszy się z powrotu męża do domu. Wiemy, jak Szczęsnemu udało się wydostać z Włoch.